Witajcie kochani, dzisiaj produkty co się u mnie skończyły w bardzo krótkim czasie. I tak, na pierwszy rzut oczywiście pokażę Wam to. Ja to zakupiłam parę dni temu i to już się skończyło. To, czyli płyn do płukania, orchidea i lawenda. To niby napisane 2 litry, ale to jak Wam pokazywałam już w zakupach, to było tak płynne, że ja używałam 4. Przy pierwszym myciu oczywiście 2, bo nie pachniało przy jednej nakrętce nic, więc wlałam 2 nakrętki, ale przy wyjęciu prania okazało się, że że pranie nie dość, że nie pachnie, to jeszcze taka, wiecie, jak się wyjmuje pranie, jest taka wilgoć, nie pachnie wodą, tylko taką naprawdę wilgocią. Więc do następnego prania dolałam 4 nakrętki i do następnego 5, więc przy 6 pralkach poszła cała butla. Niestety te 5 nakrętek też nic nie dawało. No cóż, sprawdziłam, nie polecam. Ciekawe, czy teraz jak odkręcę, nic już w środku nie ma, co prawda. No pachnie. Jakby to kolokwialnie powiedzieć, dupy nie rozrywa. No nie, no duże, no niedrogie, ale też nie działa cudów. Tutaj Wam pokazuję pudełko po proszku z Biedronki. Wiele was, z Was pytało mnie, czy się sprawdza. Tak, tani był. Ja Wam pisałam też w mailach, bo się pytałyście w mailach chyba. Czy się sprawdza? Sprawdza się. On nie był tani, nie był drogi z Biedronki. Typowo nawet tu jest gdzieś napisane, o, że dla Biedronki. Widzicie, nawet dziwna gramatura. Tu Wam przyniosłam też, żeby pokazać w środku, jak wygląda. Nie wiem, czy zobaczycie. Bo chcę Wam pokazać, że są, o, widać granulki niebieskie, czerwone, nie wiem, czy czerwone zobaczycie, bo one są bardzo nikłe, ale niebieskie najbardziej widać i takie większe białe i naprawdę dopierają, jak na tą cenę, jak na dyskont, jak proszek robiony dla dyskontu, polecam. Dopierał skarpetki, dopierał też kołnierzyk przy jakiejś śnieżno-białej koszuli. No cóż, polecam. O, odpowiadając na Wasze komentarze i na maile, wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, szukałam go w Biedronce już jakiś czas, kilka razy, jak byłam robiąc zakupy. Nie ma go. Nie wiem, czy po prostu dlatego, że był taki tani i w miarę dobry, no bo nie zarzucam mu nic, bo naprawdę dopierał i rozszedł się jak ciepłe bułeczki, czy no nie wiem co, czy tylko to był taki rzut jedno. Będę szukać, jak znajdę, to zaraz Wam dam znać. Dalej pasta. Zakupiłam proszki. Wiele pytań przyszło o te proszki do mycia zębów. Ja miałam jeszcze 2 pasty z tamtego rzutu, który już jakiś czas temu, wiele miesięcy temu kupiłam. Był jeden proszek i 2 pasty. Dopiero zmęczyłam tą pastę. Słuchajcie, no proszek. Pasta do tego proszku się nie umywa. Wybiela zęby, to znaczy powiem tak, czyści zęby. Czy wybiela? Nie. Czyści ładnie, zęby są taki, mają pobłysk i jak się językiem sprawdza, no to są gładkie. Domywa na pewno wszystko. Wiecie, ja nie palę i nie piję kawy takiej zwykłej, tylko rozpuszczalną, więc to też pewnie dużo daje, że pasty się u mnie sprawdzają, albo też nie, więc no to każdy musi na sobie sprawdzić. Pasta jak pasta, no polecam, ci co chcą mieć taki efekt, jak przed chwilą powiedziałam, na zębach, polecam, proszek za to proszek, no ja uwielbiam, u mnie Oton zawsze rozjaśnia, no cóż, no tamten jest moim ulubieńcem, pasty nie wrócę, no wolę proszek, już przetestowałam, wiem, sprawdzony przeze mnie, wiem, że u mnie się sprawdzi i tak. Tutaj przyniosłam Wam, jeżeli ktoś oglądał wszystkie moje filmiki, tam był taki film, o nastolatkach, o produktach do pielęgnacji twarzy nastolatków, a bardziej nastolatki mojej córki. Ja przyniosłam go tylko po to, ponieważ
córka moja używała tego skrupu do twarzy przy tendencji do pryszczy i do wyprysków i do innych takich tam zgrubnień. Jest nastolatką, więc to normalne. Przyniosłam go tylko dlatego, że od lipca do świąt, czyli do grudnia, używała non-stop tych produktów. Ten już jej się, powiedzmy szczerze, znudził. No ja się trochę też nie dziwię, no bo nie zmieniała tego tyle miesięcy i przestał dawać efekty. One, te dwa produkty, bo ten, który jeszcze tam ma, chyba to był żel, no nie dawały też tego efektu wow. No ale wiecie, ona też nie ma tak ich aż wiele. Najwięcej ma na czole, trochę na nosie i na brodzie. Więc no nie były drogie też z aukcji internetowych. Teraz chyba przejdę na jakąś Ziaję albo w aptece i zakupię jakieś preparaty. I dlaczego go tutaj mam, skoro go nie używam? Używam go, ponieważ zostało go, powiedzmy, no gdzieś tak dotąd. Zużyłam go do czyszczenia rąk. Jak wiecie, balsamuje się, ja dwa razy w dziennie się balsamuję, zamiast używania mydła w płynie czy jakiegoś żelu, używałam tego. Jej się znudziło, zapach też się trochę zmienił, wam powiem, już pod koniec właśnie używania. Nie wiem czemu. No, zmienił się. No, nie był już taki delikatny i taki ładny, jak się używało go do twarzy, więc zużyłam go po prostu do rąk, do czyszczenia rąk po kremie, tak jak wam mówię, czy tam jak coś sprzątałam w domu. No i do tego sprawdzał się wyśmienicie. Faktycznie miał takie grudki, bardzo wyczuwalne, dość drobne, ale bardzo wyczuwalne. I wiecie, i te skórki, jak przy palcach, przy paznokciach zawsze są takie suche skórki, on bardzo fajnie je zniwelował. Także do tego pod koniec nadawał się wyśmienicie i dlatego go przyniosłam. Jeżeli ktoś to ma, a już mu się znudziło na twarzy, no to proponuję do czyszczenia. Pewnie też do stóp, jak się robi tam raz w tygodniu domowe spa. I się, przepraszam was na chwilkę, telefon, ważna rzecz, i się po prostu domowe spa, i się czyści stopy, pięty znaczy, no i też przy paznokciach, przy stopach, myślę, że też się sprawdzi. I ostatnia rzecz, zawsze wam pokazuję pudełeczka, folię, opakowanie po płatkach kosmetycznych. Wszyscy tak robią, tak jak ja, albo ja jak wszyscy, obojętnie. Przyniosłam wam też płatek, które były w tych opakowaniach. Chcę wam pokazać, ponieważ one się nie rozdwajają, te płatki. No trzeba naprawdę dużej siły, aby... Fajnie, że coś widzicie, nie? O, chciałam powiedzieć, trzeba dużej siły, żeby się namęczyć i rozdwoić. Widzicie? Ja naprawdę się staram. One mają tutaj tak jakby szefek. Nie wiem, czy maszyna po prostu też wtłacza coś tutaj naokoło. Te inne tego nie mają. Mają te kwadratowe, kiedyś miałam, to miały też naokoło takie właśnie wyrzeźbienie, że to się bardzo dobrze trzyma. Także ja wam polecam te płatki do zmywania twarzy. Zająknam się. Także co, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam pięknie za oglądanie, za wysłuchanie. Może do czegoś was zainspirowałam, może przed czymś was ustrzegłam. Dziękuję za piękne maile, za piękne komentarze. No, rosnę jak to czytam. Oh, kurczę, no nawet nie wiem co powiedzieć, ale no dziękuję wam bardzo i czekam na więcej. Na każde odpowiadam, bardzo chętnie na każde odpowiadam, bo chciałam jednym zdaniem wszystko powiedzieć. I co, czekam na więcej, ja się z wami żegnam cieplutko. Dla nowych widzów i słuchaczy, którzy wejdą na mój kanał, a spodoba im się chociaż jeden mój film, proszę, subskrybujcie mój kanał. Może was zainspiruje do czegoś, może was przed czymś ustrzegę, a może zostaniecie też na dłużej. Buziaki, kochani, pa.